19+. Fajnie, twoje plany są realne, wielkie miasto, sława. W końcu zacznie się zabawa, 0 telefonów. Córciu, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie 19+. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie 19+. Kochani, przepraszam, że nie odzywałam się kilka dni, ale wszyscy jesteśmy przytłoczeni tym, co się stało. Dzisiaj jest pogrzeb Kamila. Kiedy to mówię, to sama w to nie wierzę. Kamil nie był moim przyjacielem, ostatnio nawet się nie lubiliśmy, ale to jest pierwszy raz, kiedy umiera ktoś, kogo dobrze znałam i to jeszcze tak nagle. Wszyscy jesteśmy w szoku. Ela, chodź. Musimy już iść, jeszcze trzeba odebrać winiec. Dzwoniłaś do Lucy? Tak, dzwoniłam. No, jest w kiepskiej formie, ale cały czas jest z nią Marek. Chodź, Marcia, idziemy. Lucy bardzo przeżywa śmierć Kamila, zwłaszcza, że za kilka miesięcy urodzi się ich wspólne dziecko. Cały czas jest przy niej Arek, chłopak, z którym związała się po rozstaniu z Kamilem. Lucy nie chce, żeby Arek poszedł z nią na pogrzeb. Boi się, że rodzice Kamila oskarżą go o śmierć syna, bo Kamil wpadł pod samochód po tym, jak pokłócił się z Arkiem. Oni stracili jedynego syna. Po prostu lepiej będzie, jak zostaniesz w domu, nie gniewaj się. Lucy, nie gniewam się, ale... Ty nie spałaś od kilku dni, martwię się o ciebie. Kocham cię i chciałbym być w takich chwilach przy tobie. Spokojnie, ja tam będę z przyjaciółmi. Nic mi się nie stanie. Ale obiecaj mi, że jeśli byś chciała wracać, to po mnie zadzwonisz. Obiecuję. I jeszcze jedno, daj się chociaż odwieźć, no. Spokojnie. Zostawię cię wcześniej tak, że mnie nie widzieli. Kochany jesteś, wiesz? Wiem. Lubię, jak się uśmiechasz. Mam wrażenie, że coraz rzadziej to robię. No sorry, ale po prostu nigdy gościa nie lubiłem. Jakie to ma znaczenie? W mieszkaniu chłopaków trwa kłótnia. Koledzy próbują przekonać Oskara, że powinien pójść na pogrzeb Kamila. Ten jednak upiera się, że nie będzie żegnać kolegi, którego nie lubił. Nikt nic nie udaje. Nie, nikt nic nie udaje. To jest nasz kolega ze szkoły i wypada pójść na cmentarz. Oskar, pomyśl chociaż o jego rodzicach. To pomyślę w domu, możemy tak się umówić? Ale pogrzeb to nie jest impreza, na którą możesz nie iść, bo kogoś nie lubisz. Może nie mieliśmy ostatnio najlepszych relacji, ale to był nasz kumpel, tak? Dobrze. Panowie, jestem, przyjechałem. No, jestem ubrany. Żal mi cię po prostu. Co ty, Oski, gadka? Czy taką kreację oryginalną sobie wybrałeś na pogrzebkami? Nie zbieraj się, stary. Nie, nie idę nigdzie. No, żartujesz sobie. Nie, nie żartuję. Nie, Oskar stwierdził, że nie pójdzie na pogrzeb, bo nie lubił Kamila. A co, mam udawać jakiegoś wielkiego przyjaciela i tam pójść zaraz płakać nad jego grobem i tak... Kamil, po prostu. Ej, ale stary, nie, serio. Ty brzmisz teraz, jakbyś się cieszył, że on nie żyje. No, nie, ja się nie cieszę, stary. Po prostu uważam, że to jest hipokryzja. Stary, ty siebie słyszysz, ty gadasz jak jakiś 10-latek po prostu z problemami emocjonalnymi. To, dobra, twoja sprawa to jest. No, to się zbieramy, panowie. No to dobra, czas goni. No, super. Kurde. Ach, hipokryci pieprzeni. Boże, jakie to straszne. Ja nie wiem, jak ja przeżyję ten pogrzeb. Damy radę jakoś. Marcia, po prostu musimy się trzymać wszyscy razem. A w ogóle jesteśmy wszyscy? Kaśka z Rafałem dzwonili, że się spóźnią. Co, oni się zeszli ze sobą? Nie, byli z Julką u pediatry, wiesz? A w ogóle gdzie jest Oskar? Oskara nie będzie, powiedział, że nie lubił Kamila. Jak to go nie będzie? Ja wiem, że Kamil nie był ideałem, ale był w naszej paczce. Też jest bardziej wypasiony. Boże, Irek, nie zachowuj się jak kretyn, błagam cię. Mela, to z nerwów jest, a w ogóle co cię obchodzi Oskar? Niech robi, co czuje. Będziesz go bronił? Też uważasz, że można sobie nie przyjść na pogrzeb kumpla? Słuchaj, Mela, nie, że bronię go, ale jak nie czuję tego, to po co go mamy zmuszać? No? Nie, ja się na to nie zgadzam. Oskar ostatnio zachowuje się jak dupek i wkurza mnie to, że my nic z tym nie robimy. Wystarczy, że straciliśmy Kamila. Nie będę stała obojętnie i patrzyła, jak Oskar idzie prosto na dno. Melcia, ale nie denerwuj się. Właśnie, że będę. Wkurza mnie to, że on myśli tylko o sobie. Powinniśmy tu być wszyscy razem. Słuchaj, siłą go nie ściągniesz, tak? Ale przynajmniej powiem mu, co o nim myślę. Nie odbiera. Oskar, ty mały, samolubny gnojku, co ty sobie wyobrażasz? Myślisz, że kogoś obchodzi to, jak ty się czujesz w takim dniu? Mam gdzieś, czy lubiłeś Kamila, czy go nie lubiłeś. Kiedyś był twoim kumplem, wszyscy byliśmy paczką przyjaciół. Pomyśl o Lenie i o Lucy, one jakoś mogły się pojawić, chociaż Kamil je bardzo skrzywdził. Masz tu natychmiast przyjechać, słyszysz? Irek, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Słuchaj, sam tata Kamila zaczepił mnie i pytał o ciebie. No, ale po co? A się zaraz dowiemy, po co chodzi. Tu jest. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry, Lucy. Mam nadzieję, że dobrze się czujesz, że z dzieckiem wszystko w porządku. Przepraszam, że nie dzwoniłem, ale to były trudne dni. Wiem, przepraszam, ja też chciałam zadzwonić, ale w tej sytuacji... Lucy, ja mam nadzieję, że ty się nie obwiniasz. To był tragiczny wypadek. Nie chciałbym, żebyś myślała, że ktokolwiek cię obwinia. Dziękuję, że pan tak mówi. Nosisz w sobie dziecko Kamila. Jesteśmy rodziną, musimy trzymać się razem. Oczywiście. Po pogrzebie z najbliższą rodziną idziemy na obiad. Mam nadzieję, że do nas dołączysz. Wszyscy chcieliby cię poznać. Ty oczywiście też jesteś zaproszony. Byłeś chyba jedynym przyjacielem Kamila. Jasna sprawa, przyjdziemy. To znaczy, ja nie wiem, czy dam radę. Chodź na chwilę, bardzo proszę. Mariusz, musimy już iść do kaplicy. Zaprosiłem Lucy i Irka na stypę. Słucham? Mogę cię prosić na chwilę? Słuchaj. Zgadania, idziemy, co ty za sceny w ogóle ale stawiasz? Ja po prostu nie wiem, czy to jest dobry pomysł z tym obiadem. Nie, a dlaczego? Co ty? Widziałeś jego mamę? No, wyglądała jego... na niezadowoloną. Słuchaj, widziałem jego mamę, bardzo dobrze wygląda jak kobieta, która właśnie syna straciła. To się uśmiechać ma nie ma. Po prostu mam złe przeczucia. Dziewczyno, weź tu scennie odstawię, grzecznie, kulturalnie, tak jak wypada, idziemy. Rozumiesz? Mamo, my już jesteśmy na cmentarzu. Tak, daję jej 2 łyżeczki. Ja ci zaraz wszystko napiszę SMS-em. No. No buźki. No pa. Co się dzieje? Mama nie wie, jak podawać Lucy leki. Przecież Irek był najlepszym przyjacielem Kamila, a Lucy nosi w sobie jego dziecko. To przez nich Kamil nie żyje. Wiesz, dzień dobry. Wypadek. Wypadek? Nie interesuje mnie, co mówi policja, wiesz? Ludzie na nas patrzą. No i co z tego, że patrzą? Cześć. No jesteście wreszcie. Cześć. Sorry, bo Julka jest chora. Słuchaj, a czy tata Kamila zaprosił Irka i Lucy na stypę? No chyba tak. Wiesz co, chyba nie powinni tam iść, bo rodzice Kamila właśnie o to się pokłócili. Cholera, Lucy i tak jest już strzępkiem nerwów, ale trzeba jej powiedzieć. Dajcie spokój, Kasia przesadza. Jak to przesadza? Nie słyszałeś? Mama Kamila wyraźnie powiedziała, że nie życzy sobie ich obecności. Bo była zestresowana. Nie powinniście mówić Lucy, bo ona też się zestresuje. Nie wiem. On i tak przyjdzie, bo następnego Kamil jest ojcem jej dziecka. Nie wiem, ja bym wolała wiedzieć, jakby ktoś nie życzył sobie mojej obecności. W sumie Rafał ma trochę racji. To ją dobija, ale ona i tak pójdzie. Nie wiem, róbcie jak chcecie. Słuchajcie, chyba się zaczyna, powinniśmy iść. Co, idziemy? No, chodźmy. Pogadaj ze mną chociaż. Tymczasem Oskar jest przekonany, że postąpił dobrze, nie idąc na pogrzeb. Nie może pojąć, dlaczego żaden z przyjaciół tego nie rozumie. Daj mi chociaż 5 minut. Dobra, ale 5 minut i ani minuty dłużej. A dobrze. Później sprzątasz ze mną te wszystkie stoły dobrze, i przestajesz pić. Niedobrze. Ale dobra, słuchaj. Kamil mnie nienawidził, prawda? No i? No i raczej nie byłby zadowolony, że przychodzę na jego pogrzeb. I wzajemnie zresztą. A cała ekipa z Melą na czele w tym momencie się o to do mnie czepia, że tam nie poszedłem. A ja po prostu spełniam ostatnią wolę Kamila. Po pierwsze, nie było żadnej ostatniej woli. Po drugie, Kamila w tej sytuacji najmniej interesuje, kto się pojawi na jego pogrzebie. Powinieneś tam pójść ze względu na jego rodziców i ze względu na to, że byliście kiedyś kumplami. Jezu, znowu te nudne teksty, wszyscy to samo mówicie. Powiedz mi coś nowego. Chciałeś wiedzieć, co myślę? Więc proszę. No dobrze, okej. Okay. Szanuję, dziękuję ci bardzo za twoje zdanie, ale powiedz mi jedno. Jak ja miałbym się tam czuć? Wiesz co, Oskar? Nie ty tu jesteś najważniejszy. Dobra, już nie ja najważniejszy. Wkurzacie mnie wszyscy. Cześć! Wy wszyscy, którzy udajecie, że Kamil był takim waszym najlepszym przyjacielem, pewnie teraz ronicie łzy i wspominacie, jakim to nie był kochanym kumplem. Nie zniżę się do waszego poziomu i nie będę zakłamany jak wy, tchórze. Po pogrzebie Lucy przyjechała na obiad z bliskimi Kamila. Rodzina bardzo miło ją traktuje, wiedząc, że nosi w sobie jego dziecko. Lucy nie umie im powiedzieć, że Kamil był dla niej okropny i wcale nie byli parą. Tak, będę miała synka. Pewno będzie podobny do Kamilka. A wybrałaś już imię? Nie, jeszcze nad tym nie myślałam. W tej sytuacji to chyba nie ma co wybierać imienia. Nie rozumiem. No jeśli to jest chłopiec, to powinien dostać imię po tacie. Biedny Kamil. Na pewno byłby wspaniałym ojcem. Musieliście się bardzo kochać. Biedactwo. Przepraszam na chwilę. Irek, błagam cię, zabierz mnie stąd, bo zaraz zwariuję. Co się dzieje? Chodź, zaraz ci opowiem. Co jest, ciocia Kamila była dla ciebie niemiła? Nie, wręcz przeciwnie. Bardzo miła. Bo myślą, że ja i Kamil byliśmy razem, że się kochaliśmy. Rozumiesz? Daj, no skąd mają wiedzieć, jak cię Kamil potraktował? Jeszcze mi mówią, że powinnam dać na imię Kamil dziecku. Po tacie. Nawet Kamil nie lubił tego imienia. Nie interesuje mnie to. Nawet gdybym miał najfajniejsze imię na świecie, i tak bym mu go nie dała. Nie po tym, co Kamil mi zrobił. Ale uspokój się, słuchaj. Nikt się nie ma prawa do niczego zmuszać. To jest twoje dziecko i masz jej prawo nazwać, jak ci się żywnie podoba. Wiem. Po prostu mam idiotyczne myśli. To wszystko mnie przytłacza, aż wstyd mi się do tego przyznać. Słuchaj, wyrzuć to z siebie, naprawdę. No, masz prawo czuć, co chcesz. Spoko. Irek, boję się. Boję się, że mój syn będzie podobny do Kamila, a ja nie będę potrafiła go kochać. Mój Lucy, chodź się przytulcie. Po co tu przyszłaś, skoro tak źle o nim myślisz? Przepraszam, ja nie chciałam pani urazić. Wszystko w porządku? Szukam cię wszędzie. Nic nie jest w porządku, wiesz? Co się tak głupio pytasz? Ale w to bajapi. Irek, ja dłużej tutaj nie wytrzymam. Ja muszę stąd wyjść. Dzwonię do Arka. Dzwoń. Już po pogrzebie? Cześć. Gdzie jest Lucy? Wiesz co, poszła na stypę, rodzice Kamila ją zaprosili. Ale jak na stypę? Kurde, ona sama, ona się źle czuła dzisiaj. Nie, Irek z nią jest. Tyle, słuchajcie, martwię się o nią. To ona. Halo? Cześć, kochanie, jak się czujesz? Dobra, no. Będę za 15-20 minut. Ej, halo, poczekaj jeszcze. Słuchaj, jak przyjadę, to puszczę ci sygnała. Wyjdziesz, okej? Nie chcę wchodzić. No, buziaki, papa. Proszę cię, tylko nie mów, że tam wybucha jakaś awantura. Ja nie wiem, ale chyba nie chciała tylko, żebym wracać do domu, żebym przyjechał. Dobra, ja jadę, zostawiam was i... Czekaj, Arek, czekaj, ja pojadę z tobą, dobra? Też się o nią martwię. Jasne, chodź. Pa. Kurczę, mam wyrzuty sumienia. No mogłam posłuchać Kasi i powiedzieć Lucy, żeby nie szła na tą stypę. Przecież ona mogła tam się czuć okropnie. Spokojnie, Arek, zaraz ją będzie. O, dzień dobry. Krucjata hipokrytów. Napijecie się czegoś? Weź się przymknij, co? O, Stasiu, wiesz, że nie potrafisz być groźny? Za to ja potrafię. Chcesz się przekonać? O, ale wiesz, ty musisz tak troszeczkę jeszcze obniżyć ten głos w dół, tak o 2 tony. Tak? Jeszcze bardziej? Żeby szedł w parze z twoim poziomem, który zaraz sięgnie dna, tak? Ej, dobre. Ładna riposta. Zapiszę ci punkt. Dobra, Malachasz, to nie ma sensu, jest pijany. Nie, poczekaj. Oskar, naprawdę proszę cię, zastanów się jeszcze raz. Chcesz, żebyśmy się od ciebie odwrócili? Chcesz stracić przyjaciół jak Kamil? Powiedz mi, po co mi przyjaciele w momencie, kiedy i tak wszystko mi się sypie? Bez różnicy. To co, bo cię Lena rzuciła? Weź się przestać zachowywać jak gówniarz, sam do tego doprowadziłeś. Dobra, po prostu nie jesteś dojrzały do normalnego związku. Nie zgrywaj takiego dojrzałego, prawiczku. Przestań się nad sobą użalać, niby tak ci na Lenie zależało, ale nie zrobiłeś nic, żeby ją odzyskać. A co miałem zrobić? Boże, ona sobie znalazła tego całego Miłosza wspaniałego. A, i dlatego ty poddajesz się test destrukcji. Brawo! Nie moja decyzja. Brawo, oklaski dla Oskara. Zawsze powtarzałeś, że takie rozdzieranie ran po rozstaniu to jest jakaś żenada. No, powtarzałem, ale mogłem zmienić zdanie. Chodź, idziemy. Nie, naprawdę, wiesz co... Stasiu, miałeś rację, nie dasz się z nim w ogóle porozmawiać. A nie. Jeszcze tylko coś na koniec. Z całej naszej paczki to ty zawsze miałeś największego powera i myślałam, że go w jakiś sposób wykorzystasz, ale nie. Ty wolisz marnować sobie życie i dobrze, siedź sobie tutaj i je marnuj, wiesz? Oskar, żal mi cię. Mela. Mela, zaczekaj. Przemyśl to tylko. Mela! Mela, kurde, no, co chciałaś usłyszeć? Że będę tęsknić za Kamilem? Nie, nie będę. Ale to nie oznacza, że mnie to nie ruszyło. Właśnie ruszyło mnie to bardzo i to jak cholera. I wcale to nie oznacza, że chcę marnować sobie życie. Nie chcę. Tylko ja się po prostu boję, że nie umiem inaczej. Taka jest prawda. Arek i Jola podjeżdżają pod restaurację, w której odbywa się stypa po pogrzebie Kamila. Arek nie chce się pokazywać jego rodzicom. Wie, że śmierć Kamila była nieszczęśliwym wypadkiem, ale boi się, że rodzice chłopaka i tak go za to winią. Dzień dobry. My tylko przyjechaliśmy po Lucy. Dzień dobry. Bo ona się źle poczuła, wiesz? Dzień dobry. Ty jesteś Arek, prawda? Tak. Jak możesz tu przychodzić? Kochanie, ale o co chodzi? Przez tego chłopaka zginął Kamil. Przecież pani wie, że to nieprawda, że to był nieszczęśliwy wypadek. Nie odzywaj się, słyszysz? Zabrałeś mojego syna, odebrałeś moje jedyne dziecko. Ale naprawdę, proszę się uspokoić, przecież Arek nie jest niczemu winny. Wszyscy jesteście winni, wy go zaszczuliście. Szanowna pani, pani musi odpocząć, ja panią odprowadzę. Zostaw mnie, nie uspokoję się. A ty skrzywdziłaś go najbardziej. Nie ma pani prawa tak mówić. Nie po tym, jak mnie zmuszał i szantażował do tego, żebym usunęła dziecko. Nie po tym, jak mi powiedział, że mnie nienawidzi. Jak możesz? Po co tu w ogóle przyszłaś? Proszę pani, proszę spojrzeć na mnie, to nic nie da. Obwinianie innych dookoła nie przywróci Kamila do życia. Ale... proszę mi zaufać. Ja chcę tylko odzyskać syna. Dobrze, ja rozumiem. Spokojnie, chodźmy na bok, porozmawiamy. Relaks, okej? Okay? Niech pani lepiej pójdzie poszukać pana Pawlaka, dobrze? Jak się czujesz? Tak będzie najlepiej. Zabierz mnie stąd, proszę cię. Zostaniesz z Irkiem, głupio go zostawiać samego. Dobrze, dobrze zostanę. To Arek, uważaj na nią. Jasne. Trzymaj się. Ciekawe, nie wejdziemy do domu, odpoczniesz sobie. Ała! Co się stało? Nie wiem, taki skurcz strasznie mnie boli. Lucy, Boże, wsiadaj. Ale powiedz, że wszystko jest w porządku, Lucy. Dobra, idziemy do szpitala natychmiast. Irek, ty znałeś Kamila tyle lat. Powiedz mi, co się z nim ostatnio stało? Dlaczego on się tak zmienił? Proszę, co woda dla pani. My się wszyscy zmieniliśmy. No. W gruncie rzeczy te dorosłe życie wcale nie jest takie fajne. To jest tak bardzo trudne, tak z dnia na dzień stać się odpowiedzialnym facetem, skoro dotąd wszystko nam podtykano pod nos. Ale co, myślisz, że to jest nasza wina, że my go tak rozpuściliśmy? No nie to chciałem powiedzieć. No ale powiedziałeś. No, to przecież sama pani wie, że tak było. No, nie, powiem szczerze, to uważam, że Kamil dostawał od was jednocześnie zbyt dużo i zbyt mało. No, powiedz, mów jaśniej, proszę. No, dostawał od was, co chciał. No po prostu czego dusza zapragnie. Ciuchy, samochód, kupa kasy na dzień dobry. A naprawdę on chciał zupełnie czego innego. No, takich rzeczy jak miłość, akceptacja. No ale ja przecież kochałam mojego syna, naprawdę. Wie pani co, ja za dużo chyba powiedziałem. Ja przepraszam, najmocniej pójdę już. Nie, zostań, zaczekaj. Dziękuję, że rozmawiamy. Dobrze. Halinka mówiła, że znów kłóciłaś się z Lucy. Oszalałaś, przecież ona jest w ciąży. Tak. Zrobiłam jej awanturę i bardzo tego żałuję. No przynajmniej masz świadomość, to już coś. Boże, jaki ty jesteś nieczuły. Taki sam byłeś dla Kamila. Zawsze niezadowolony, rozczarowany i z pretensjami, tak? Nic dziwnego, że uciekał z domu. Może uciekał, bo miał dość nadopiekuńczej matki. To było podłe, wiesz? Wracaj do gości. Nie, sam wracaj, ja jadę do domu i chcę rozwodu. Co? Tak, to co słyszałeś. Ja już nie chcę być z tobą, poza tym ja nie potrafię, wiesz? Nasze małżeństwo jest skończone. Jola, ja coś tutaj namieszałem? Nie, nie, widocznie tak musiało być. Ale widziałaś, jak pani z taką agresją, to ja ją pewnie sprowokowałem tym, co mówiłem. Nie, Irek, ty nie zrobiłeś nic złego. Szczerze, to nawet mi zaimponowałeś, jak rozmawiałeś z mamą Kamila. Ale przecież widziałaś, jak to się skończyło teraz. Ale to nie twoja wina. Chodźmy już stąd. Arek wystraszył się stanem Lucy. Zawiózł ją prosto do lekarza, żeby sprawdzić, czy z nią i dzieckiem wszystko w porządku. Nie ma żadnego rozwarcia, to są tylko skurcze. Widocznie albo masz niedobór magnezu, albo po prostu za bardzo się stresujesz. Tak, tak. Ona jest teraz kłębkiem nerwów. Ale to bardzo niedobrze. Dziecko nie lubi, kiedy mama jest zdenerwowana. Łatwo powiedzieć. Ale przynajmniej warto spróbować. Nie wiem, może jakiś wspólny spacer, kontakt z naturą dobrze wycisza emocje. Tak, już ja się tym zajmę. Wybierzemy się gdzieś na pewno. No to dobrze. To ja zapraszam was na zewnątrz, wracajcie do domu i ty odpoczywaj tak dużo, jak możesz. Dziękuję, do widzenia. Widzę, że co pani doktor powiedziała? Może odpoczywać. Do widzenia. Gdynia. Imienia Adama Mickiewicza właśnie kończy naukę. Już nigdy tu nie powrócimy. Nigdy. Jak poradzimy sobie w życiu? Czy ta szkoła przetrwa bez nas? Nie wiadomo. Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Kochani, właśnie oglądałam filmik z naszego zakończenia roku i płakać mi się chce. To było tak niedawno, a mam wrażenie, że od tego czasu minęły już wieki. Wszyscy się zmieniliśmy, a niektórych po prostu już z nami nie ma. To takie straszne. Całe życie chciałam być dorosła, teraz najchętniej bym cofnęła czas i wróciła do szkoły. Jak tak ma wyglądać dorosłość, to ja naprawdę dziękuję. Nie chcę. Zaprosiłem Lenę na kilka dni do Pragi. Jak słodko. No, fajny pomysł, świetny. Tak fajnie się rozerwać po pogrzebie byłego chłopaka. Posłuchaj, po prostu chcę się wyluzować, odpocząć trochę. To jestem ciekaw, co byś zrobił, gdybym ja się zabił. Nie wiem, może pojedziesz sobie do Disneylandu wtedy. Tam się wyluzujesz. Co, nie chcę się z tą gadać. No tak, nie, spoko, idź sobie. W ogóle baw się świetnie w tej Pradze. Posłuchaj mnie, choćbyś nie wiem, jak bardzo się starał i jak bardzo chciał zepsuć ten wyjazd, nie uda ci się, więc odpuść. Poza tym nie udawaj, że nagle obchodzi ci śmierć Kamila, bo nawet nie było cię na pogrzebie. Lena, proszę cię, daj spokój, chodź. To był mój facet, a nie twój, więc nie masz pojęcia, co ja czuję. Ej, uważaj na te tłumy ludzi. Trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że pędzisz kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić. Ale nie martw się, już zaraz piątek. Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kontem. Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel. A to dopiero początek. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie 19+.